one to dance. Nope. Speed got something going on in my pants. It's like I'm stuck in a trance, and I better take advantage. Who knows when I get another chance? Yeah. I feel like breaking two. Electric boogaloo. You play Kelly, I be ozone. Trappy, laugh, entire crew. Now I know how to get down on the floor. Experience and moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. 'Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Whoa, I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. Let's go. It's just for kicks, just for the thrill. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. 'Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Whoa, I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. It's taking me. On the ground and the rest of my body somewhere in the clouds. I'm coming down no time soon, like I'm tied to a couple hundred helium balloons. Looks like I'ma be up for a minute. Such a beautiful feeling, isn't it? Yep. When your body is so plateau on a level that just feels so infinite. The music's got me go. Serdecznie witam wszystkich na podsumowaniu już 6. edycji Gnieźnieńskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie. Impreza jak co roku jest wspierana także ze strony samorządu miejskiego i samorządu powiatowego. W tym roku niestety biednie nasi oficjele dzisiaj mieli także zaplanowane inne wyjazdowe spotkania i w przeciwieństwie do ubiegłego roku niestety są z nami nieobecni. Niemniej jednak jest z nami tutaj Zwinia, nowowybrany radny miasta Gniezna, pan Przemysław Kozielski, którego serdecznie witam. On już łącznie do wypraw tegorocznej edycji udział wziął 130 zawodników, rozegrano 73 mecze, a strzelono aż 341 bramek. I rozpoczniemy właśnie od najlepszego bramkarza. Najlepszym bramkarzem okazał się pan Nawrocki Paweł z Uniremu. Jest na planie. Pana nie mamy szczegółowej informacji, ile strzelił bramek. 341, tak? Kamil Hopcia. Gratulujemy bardzo. Najlepszym zawodnikiem okazał się Paweł Gryf. Że łącznie do rozgrywek zgłosiło się 10 zespołów. Niestety po pierwszej rundzie nie sklasyfikowano do kolejnych rozgrywek, a to Liniary i Olboje. W związku z powyższym mamy dzisiaj 8 drużyn. Jeśli są przedstawiciele tych drużyn, to bardzo proszę tutaj o wystąpienie.
Dziki. Siódme miejsce. Dziękuję bardzo. Szóste miejsce, drużyna Jelenia. Są nieobecni. Piąte miejsce, Dalmar. Czwarte miejsce Ento. Niewielka różnica tego wstępu. 25-26, czwarte tego miejsce. I finałowa trójka teraz doszło nie występowanie, tylko będzie to razem za chwilę wręczymy medale i nagrody. Trzecie miejsce, myślę, że to mieliśmy okazję obejrzeć emocje, które towarzyszyły nam. Także 29 punktów, drużyna Kolecki, wielkie brawa. Drugie miejsce, to jeden punkt różnicy, w jakim czasu. Także wielkie gratulacje. I 39 punktami drużyna Unile. Pierwsze miejsce innego losu niż sztucznej edycji niemieckiej ligi nożnej na sztucznej. Kazinko, tak. Somewhere in the clouds, I'm coming down no time soon, like I'm tied to a couple hundred helium balloons. Looks like I'ma be up for a minute. Such a beautiful feeling, isn't it? Yep. When your body is so plateau on a level that just feels so infinite. Music's got me going.